Hilberta, czyli de facto przyglądać się 20-wiecznej matematyce, a może i nie tylko matematyce. W szczególności piąty problem Hilberta, na który teraz jest kolej, dotyczy formalnie biorąc matematyki. Grup, jak się mówi po polsku, jego, prawda? Czyli grup ciągłych. Mianowicie są tam pytania o funkcje określające taką grupę, czy taka funkcja musi być gładka, czy musi być różniczkowalna i tak dalej, ale proszę Państwa, ci, którzy badali te rzeczy, w efekcie bardzo prędko wpadli na pomysł, że jest to pytanie w ogóle o grupy topologiczne i o to, jak one się zachowują, jak działają, a bardzo prędko okazało się, że pytanie to nie całkiem jest pytaniem czysto matematycznym, że jest to pytanie przede wszystkim fizyczne. Że praktycznie biorąc, ogromna część fizyki to jest właśnie teoria grup Liego. Mianowicie Emma Netter udowodniła takie twierdzenie, które można by, no tak krótko, formułować tak. Mianowicie, że każdej symetrii odpowiada prawo zachowania. Co to jest symetria i jaki to ma związek z grupami? No, symetrią ogólnie biorąc nazywa się każde przekształcenie danego obiektu, danego równania, danej struktury, no danego czegoś, prawda, na to samo. Prawda? To, co się nazywa przekształceniami własnymi bardziej dokładnie. Fizycy przeważnie nazywają symetriami, to tak się powszechnie przyjęło nazwę. No i teraz, jeżeli wobec tego pewne zjawisko ma jakąś symetrię, to znaczy, i to mówiła Emma Netter, że jest tam jakieś prawo zachowania, że można podać wielkość, prawda, która podczas tych wszystkich przemian jest stała. Że taki status w fizyce ma, powiedzmy, zachowanie masy, zachowanie energii, no i cały szereg takich innych prac zachowań, które oczywiście nie są absolutne, jak wiemy. Można, prawda, dać przykład, będzie to złamanie symetrii opisującej ten obiekt, kiedy te rzeczy się nie zachowają. Znaczy w obrębie wszystkich dopuszczanych, prawda, ruchów przez daną symetrię, takie zachowanie będzie miało miejsce. I tym sposobem grupy jego stały się bardzo potężnym narzędziem fizyki. I w efekcie te rzeczy, o których my mówimy dzisiaj w fizyce, te podstawowe pojęcia fizyki, takie pojęcia pojawia jak spin, liczby kwantowe, czy coś takiego, prawda, to wszystko to są właśnie niezmienniki takich jakichś grup. I dlatego fizycy tymi grupami przyjmują się bardzo. Trudno też powiedzieć, dlaczego, czy to była jakaś intuicja taka, że Hilbert obok piątego problemu umieścił szósty. Znaczy nie chodzi o numerację, bo to gdzieś też nie potrzeba za tej intuicji, bo to taka jest kolejny rzecz naturalny, ale że akurat te dwa problemy znalazły się sąsiednie. Mianowicie, czy on wiedział, co da Emma Netter, to jego uczennica, ale rzecz działa się później, kiedy ona to twierdzenie udowodniła, czy on wiedział, że rzeczywiście te grupy będą tak wielkie znaczenie miały w świecie. Mianowicie, szósty problem brzmi bardzo, bardzo ogólnie. Mianowicie zbudować system aksjomatyczny dla fizyki z dodatkiem, powiedzmy, dla niektórych jej dział. Proszę Państwa, przy czym został wskazany pierwszy taki, wymieniony został pierwszy taki dział, dla którego warto byłoby to zrobić. No dział ten dzisiaj nie jest zaliczany do fizyki, tam wszelako był. Mianowicie chodzi tutaj o rachunek prawdopodobieństwa. O rachunek prawdopodobieństwa, który był traktowany jako dział fizyki. Raz ze względów tradycyjnych. Przypomnę, że jeszcze na przełomie XVIII i XIX stulecia podział między matematyką a fizyką był taki, że matematyka to jest to, co da się zrobić ściśle, fizyka to, co bardziej rozwiązane, prawda? I że poszczególne dziedziny były przenoszone z fizyki do matematyki. Znaczy mniej więcej 800 rok, to jest przeniesienie elektryczności z fizyki do matematyki. Fizyka była bardzo obszerna, na przykład fizjologia była cała w obrębie fizyki i tak dalej. Więc to raz z tego względu,
że rachunek prawdopodobnie stanowił gorzej zmatematyzowany, dlatego mówię, ale był drugi powód, mianowicie, że zdarzenie losowe no, było traktowane jako pewne zjawisko fizyczne, jako coś dane nam przez naturę, a wobec tego no, należące do opisu natury, szczególnie przy podejściu, prawda, takim Hilberta, gdzie on bardzo formalnie matematykę rozumiał, no to to było tak rozumiane. Po prostu były zdarzenie losowe, to była rzecz, którą traktowano właśnie no, jako obiekt fizyczny. Proszę Państwa, no cóż, podstawowe pojęcie tego rachunku, prawdopodobieństwo, było określone no, na dwa różne sposoby, z których każdy umiano doprowadzić do absurdu. Po pierwsze, no, Bernoulli, czy dalej Laplace, określa prawdopodobieństwo w ten sposób, że jest to liczba sprzyjających zdarzeń elementarnych do wszystkich zdarzeń elementarnych przy założeniu, że każde zdarzenie elementarne ma tę samą, ma to samo prawdopodobieństwo i że jest tych zdarzeń elementarnych skończona liczba. No więc po pierwsze, jest to błędne koło definicji, mianowicie definiujemy prawdopodobieństwo przez to samo prawdopodobieństwo, prawda? Musimy wiedzieć, co to jest, żeby móc stwierdzić, że są takie same dla tych elementarnych. Po drugie, ograniczamy się no, do bardzo specjalnej sytuacji, kiedy całość rozpada się, prawda, na skończoną liczbę w jakimś tam sensie jednakowym kroku, co też niekoniecznie może mieć miejsce. Tutaj łatwo jest uporządkować paradoks. I drugie podejście, podejście Buffona, prawda, podejście mianowicie czy de Moivre, podejście geometryczne. Podejście geometryczne, prawda, że my po prostu no, niejako obrazujemy w postaci jakiejś figury całą sytuację, no i teraz ta część jakaś tej figury odpowiada zjawiskom sprzyjającym, a ta reszta figury nie, no i stosunek poza tej części, która odpowiada zjawiskom sprzyjającym do całości, no to to jest to prawdopodobieństwo. Absurdalność czegoś takiego, no też jest bardzo łatwo pokazać, choć to już trudniej zobaczyć. No, znają Państwo zapewne paradoks Bertranda. Znają Państwo, prawda, po tym, to jest zadanie takie, że mamy koło i teraz zadajemy pytanie, wybieramy sobie jakąś umowną długość. Tą umowną długość na ogół jest bok trójkąta równobocznego wpisanego w to i zadajemy pytanie, czy losowo poprowadzona cięciwa będzie, jak jest prawdopodobieństwo, że losowo poprowadzona cięciwa będzie dłuższa od boku tego trójkąta. No i w zależności od tego, co będziemy rozumieli przez losowo, czyli jak będziemy losowali, czyli co będziemy mierzyli. Co będziemy mierzyli, no to prawdopodobieństwo geometryczne daje wyniki 1/2, 1/3, 1/4, jak ktoś pomyśli, ile inne wyniki testowało. Więc to też jest niedobrze. No więc sytuacja raczej, prawda, wyglądała nie tak. Proszę Państwa, coś oczywiście o tym prawdopodobieństwie wiedziano, czego najlepszym dowodem było powodzenie wszelkiego typu loterii, no czy wreszcie zakładów ubezpieczeń, które jednak funkcjonowały i dobrze się miały, prawda? Więc coś jednak o tym wiedziano. Niemniej odstęp pomiędzy tym, co uważano za matematyczne postawienie, poprawne matematyczne postawienie sprawy, a tym, co robiono, no było to z grubsza biorąc stosowanie matematyki, ale nie była to matematyka. Matematyka mogła to być ta, gdzie sprowadzało się to do takiej sytuacji dobrze chwytanej przez tą klasyczną definicję laplacowską, czyli no do tego, czego my teraz de facto uczymy w szkole, prawda? To znaczy do tego, kiedy to się robi drobny, mało interesujący fragment kombinatoryki i kwantów. Proszę Państwa, a tymczasem to stosowanie było bardzo owocne. W szczególności, proszę Państwa, trzeba tutaj wymienić osobę, która niejako też głowę położyła przed wszystkim. Mam tutaj na myśli Ludwika Boltzmanna. O kładzeniu głowy za chwilę, a teraz może o tym. Proszę Państwa, jak Państwo zapewne pamiętają, Robert
wymyślił coś takiego, co się nazywa kinetyczną teorią budowy materii i co od czasu do czasu różni ludzie tam wspierali. Przypomnę, polega to na tym, że cała materia jest zbudowana z drgających cząstek, a parametry różne tej materii, które my odbieramy na zewnątrz, są po prostu jakoś tam uśrednieniem własności tych cząstek, na przykład temperatura, prawda, to jest tam średnia energia, ciśnienie, no to gdzieś tam zderzy. No krótko mówiąc, można opisywać makroskopowo takie ciało, w szczególności gaz, płyn, ale również ciało stałe, można opisywać właśnie przez jakieś statystyki, chciałoby się powiedzieć, na zbiorowisku owych drgających cząstek. Zapewne pamiętają też Państwo, że to doświadczenie z piaskiem, który się trzęsie i który się zachowuje wobec tego tak jak woda, że cięższe rzeczy od piasku gruntowo, lżejsze wypływają na powierzchni i tak dalej. Proszę Państwa, Boltzmann zajął się bardzo precyzyjnym, dokładnym badaniem czegoś takiego. Opisał rozkład prędkości w gazie. Innymi słowy, odpowiedział na pytanie, że skoro, no my wiemy, jak wygląda średnia prędkość cząsteczek, no bo to się mierzy właśnie za pomocą temperatury, ciśnienia i takich innych parametrów, prawda? Więc wiemy, jak to jest, ale przecież te cząsteczki na pewno nie wszystkie będą z taką samą prędkością. Wobec tego jest pytanie, jak wygląda rozkład tej energii kinetycznej na poszczególne cząsteczki. No i stosowna krzywa, stosowny rozkład Boltzmanna, prawda? To jest rok 1868. Proszę Państwa, nadał statystyczny charakter termodynamice, a w szczególności jej drugiej zasadzie. Innymi słowy, pokazał, jak należy interpretować zjawiska termodynamiczne, żeby druga zasada nie była takim a priori zarzuconym, prawda, no zakazem, tylko żeby to jakoś tam wynikało, prawda, że to jest kwestia, no ile ciepła, ile energii cieplnej może być wykorzystane. Przypomnę wcześniej pojęcie entropii, czyli tej niewykorzystanej ilości ciepła zostało wprowadzone przez Rudolfa Clausiusa. To jest praca z roku 1872. Równocześnie, proszę Państwa, tę entropię związał z prawdopodobieństwem powstania określonego stanu gazu. Że taki stan gazu, jaki się może podać, no to z tym można jakoś powiązać entropię. W roku 1884 podał prawo promieniowania cieplnego, no dotyczące tak zwanego ciała doskonale czarnego. Jak wiadomo, doskonale czarne nie jest to określenie koloru, tylko określenie sposobu promieniowania, mianowicie, że promieniowanie jest jednakowe we wszystkich częstotliwości. Proszę Państwa, no i wyszedł mu wynik, że to musi być pierwiastek czwartego stopnia z temperatury bezwzględnej, co zdumiewający sposób było idealnie tyle samo, co doświadczalnie uzyskał poprzednio Stefan. Prawda? No stąd się mówi prawo Stefana Boltzmanna, który Stefan to nie jest imię Boltzmanna, tylko nazwisko tego doświadczalnika, który doszedł do tego samego, prawda, wyniku. Proszę Państwa, w tymże roku wysunął się już znacznie poza to, co było dopuszczalne, mianowicie zastosował termodynamikę do światła. Mianowicie zastosował no, zasady statystycznej fizyki, taką właśnie statystykę zastosował do fotonów. No i uzyskał tym sposobem, prawda, wykazał istnienie ciśnienia światła. Hipotezę Maxwella o tym, że światło musi wywierać ciśnienie, on niejako udowodnił. No jak Państwo wiedzą, potem się okazało, że światło rzeczywiście takie ciśnienie wywiera. No słowem zrobił strasznie dużo. Ta statystyka wszędzie, że tak powiem, pracowała. No i tutaj trzeba powiedzieć jedno. Mianowicie trudno sobie po prostu wyobrazić człowieka, który pracował w bardziej niesprzyjającej atmosferze. Jego praca, którego praca byłaby no bardziej, jakby to powiedzieć, opluwana wręcz. Ośmieszana. I zresztą powszechne jest przekonanie, że samobójstwo, które popełnił w roku 1906, wynikało właśnie z zaszczucia po prostu, z tego, że sympatyczni koledzy, prawda, no po prostu nie da prawa żyć. Bo proszę Państwa, prześmiewcy byli. Mianowicie w roku 1876 Loschmidt sformułował tak zwany paradoks odwracający. Powiedział tak, drogi panie,
Skoro zjawiska termodynamiczne to jest efekt zjawisk mechanicznych, a skoro zjawiska mechaniczne są odwracalne, to proszę mi powiedzieć, jakim cudem miałyby nie być odwracalne zjawiska termodynamiczne. A jeśli zjawiska termodynamiczne są odwracalne, no to druga zasada termodynamiki jest największą z tego procesu. Nie miałoby to kwestionować drugiej zasady termodynamiki, bynajmniej miało tego kwestionować wyjaśnienie drugiej zasady termodynamiki przez Boltzmann. Boltzmann to objaśnił, proszę Państwa, no dzisiaj to objaśnienie powtarza się na wykładach fizyki, tam gdzie wykładowca uważa, że trzeba w ogóle to wyjaśniać. Wyjaśnia się to posługując się tak zwanym paradoksem, znaczy nazywa się to paradoksem Parkowa. Nie znają to Państwo, czy nie? Nie. Paradoks parkowania, proszę Państwa, to jest rzecz taka. Jeżeli jest samochód i obok niego zaparkowane są w odstępie no, 10 cm dwa samochody, to mimo wszystko nie jest rzeczą beznadziejną wyjechanie tym samochodem na jezdnię. To się da zrobić, tak żeby nie porusować sobie. A teraz proszę wykonać operację zdrowia. Zjawisko mechaniczne. Mianowicie jesteśmy na drodze i mamy miejsce takie, że jak staniemy na środku, to będziemy mieli po 10 cm do sąsiednich samochodów. Proszę wjechać i zaparkować. O ile wyjechanie naprawdę nie jest rzeczą beznadziejną, o tyle wjechanie jest praktycznie niemożliwe. Tak? No. O właśnie. Teraz, co to ma wspólnego z tamtą sytuacją? Otóż to pokazuje rzecz taką, że jest zupełnie inną czynnością zmiana mało prawdopodobnej sytuacji na sytuację, znaczy sytuacji bardzo wyjątkowej, bardzo wąskiej, na dość dowolną niż absolutnie dowolnej sytuacji na bardzo wąską. Innymi słowy, że prawdopodobieństwo zaistnienia jakiegoś stanu prawa ma istotny wpływ na to, czy łatwo je osiągnąć. My tutaj stojąc, mając samochody dwa z boku, jesteśmy w bardzo wyjątkowej sytuacji. Ale my chcemy stąd uzyskać byle jaką pod nazwą jesteśmy na szosie. A w drugą stronę to jest my z sytuacji, że jesteśmy sobie gdzieś na szosie, mamy znaleźć się w tej jednej wyjątkowej, to daleko. To jest wyjaśnienie de facto paradoksu losowego. I coś w tym duchu, jakkolwiek bez parkowania, na ten temat miał do powiedzenia. Proszę Państwa, ale w międzyczasie, proszę Państwa, Poincaré udowodnił, że każdy mechaniczny, izolowany układ po pewnym czasie musi znaleźć się w stanie dowolnie bliskim stanu wyjściowego. Cudowna sytuacja, nie? W istocie rzeczy dostaliśmy na przykład coś takiego, że sam teraz sprzedaję wersję Cermego. Bo Poincaré to udowodnił i w porządku. Poincaré dowodził taką rzecz, to się nazywa twierdzenie opowieści. Ale Cermero ten dowodził, później ten. Ernst Cermero od razu przedstawił Boltzmannowi następującą wesołą sytuację. Panie Boże, mam tutaj właśnie szklankę herbaty. Wrzucam do niej kostkę cukru, nie? I rozmieszam. Tak. No to teraz, jeśli to wszystko prawda, chyba nie będziemy podważali twierdzeń kolegi Poincaré, prawda? No to po pewnym czasie może się zdarzyć tak, że ta kostka cukru, ja nie mówię, że wyskoczy, ale będzie tam nierozpuszczona z powrotem w tej herbacie, że się stanie. No i co? I co pan na to, prawda? Prezydent Boltzmann powiedział, że oczywiście tak będzie. No, wyobrażają sobie Państwo ryki śmierci sali, prawda, w tym momencie, kiedy można twierdzić, że tak będzie, już nawet nie warto wszyscy chcą słuchać dalej, kiedy Boltzmann usiłuje oszacować, kiedy. I krótko mówiąc, jakie jest prawdopodobieństwo trafienia na to? Ile czasu byśmy musieli czekać, żeby coś takiego się zdarzyło? No co tam wychodzi 10 do 10 do 40? To zdaje się, jeśli to się policzy dla no, standardowej szklanki i standardowej kostki cukru. Lat. 10 do 10 do 40 lat. Trzeba poczekać, znaczy tak jest częstość zjawiania się, raz na tyle czasu, podczas kiedy w największych świata jest 10 do 10. No i co? Prawda? No wszyscy się śmieją, prawda? A co więcej, znałem już
znam do tej pory zresztą, prawda, bo w dobrym zdrowiu jest kolega, sam dzielny pracownik nauki, astrofizyk, prawda, który nawet na zupełnie poważnie tłumaczy, że jak minie już te 10 do 10 do 40 lat, to wtedy te kostki będą co wpadały, prawda, no scalały takie. Także to jest trudne do pojęcia, to stwierdzenie tego, że, to, że tak małe prawdopodobieństwo po prostu no, powoduje, że rzecz jest nieobserwowalna. Boltzmann próbował tłumaczyć, że można by spróbować na mniejszej liczbie cząstek. Proszę Państwa, dzisiaj się tak robi. Dzisiaj się tak robi. Jeżeli się weźmie na przykład taką sytuację, że ma się pudło, prawda, i w tym pudle tych cząstek jest powiedzmy 5, no to można obliczyć, co jaki czas wszystkie 5 będzie się znajdowało w lewej połowie pudła. Bo ono jest przykrone, ale nawet zobaczmy sobie kreskę, wiemy, że trzeba powiedzieć, że wszystkie 5 będzie w jednej połowie, prawda? No to jest też nieśmiechana sytuacja, że wszystkie cząstki, na pół pudła puste, pół zawiera cały gaz. Tak? No jeśli to byśmy sobie wyobrazili z prawdziwym gazem, powietrzem, no to poczekanie na to, aż przypadkiem strzało powietrze się znajdzie w jednej połowie, a drugiej będzie kompletna równia, no jest długo byśmy czekali. Wszelako no, dzisiaj takie próby przeprowadzane pokazują, że szacowania boltzmannowskie wszystkie są jak najbardziej w porządku i tam, gdzie ten czas jest rozsądny z rozmiaru, to rzeczywiście można empirycznie to wszystko, proszę Państwa, stwierdzić. Projekta, no, tak się żyło Boltzmannowi i tak dalej, ale trzeba powiedzieć, że byli też fizycy, którzy się tym absolutnie i kompletnie nie zrażali. Albert Einstein, o którym, prawda, jeszcze będzie mowa, ale możemy go tutaj sobie napisać. No i nasz fizyk, proszę Państwa, wybitny, szkoda, że młodo umarł, bo zanosiło się na coś wielkiego, Marian Smolikowski. Proszę Państwa, oni na przykład z całym spokojem wzięli ten warsztat boltzmannowski i z tego warsztatu boltzmannowskiego zrobili teorię ruchu Browna. Wyjaśnili kompletnie ruchy Browna. Równocześnie matematycy też starali się coś takiego zrobić i w roku 1917 następuje kolejna próba podejścia pod jakąś formalizację rachunku prawdopodobieństwa. Dokonana ona jest przez Bernsteina, przez tego odrobionego Bernsteina, który on był bardziej znany. Bernstein próbuje robić to no, jako coś w rodzaju algebry Boole'a, ten rachunek prawdopodobieństwa, tak na ten wzór. Ale proszę Państwa, tymczasem w fizyce zaczynają się dziać rzeczy bardziej już przerażające, z czasem przerażające dla samych fizyków. Mianowicie w roku 1900 Max Planck proszę Państwa, no trudno powiedzieć, chyba żartem, no jako taka nieprawdopodobna hipoteza, nie wiem, jak to inaczej sformułować, rozpoczyna teorię kwant. Mianowicie mówi, że promieniowanie ciała doskonale czarnego, faktycznie obserwowane, da się objaśnić, jeżeli założymy, że energia może być wypromieniowywana nie w sposób ciągły, tylko porcjami, kawałkami, czyli kwantami. Natychmiast, proszę Państwa, okazuje się, że istnieją zjawiska, których nawet próbować inaczej rozwiązać, bo w zasadzie by się nie dało, w szczególności zjawiskiem takim jest seria Palmera, jeżeli chodzi o widmo wodoru. Wiedzą Państwo, tam takie są kreseczki co pewien czas, prawda, takie te prążki. Pytanie, dlaczego to tak jest? Jeżeli byśmy założyli, że atom wodoru może promieniować, prawda, tylko w określonych porcjach, wyjaśnienie serii Balmera jest już rzeczą bardzo pożyteczną. O tym, proszę Państwa, jak dalece oni mieli jeszcze dużo doświadczeń, może świadczyć fakt, że w
promieniowanie Palmera zostało, znaczy, że ta seria Palmera została odkryta właśnie dokładnie przez Palmera, a Palmer to nie jest żaden wielki fizyk, jest to zwyczajnie nauczyciel szkolny, który po prostu w szkolnym laboratorium uzyskał te wyniki, to publikował i tym sposobem wszedł, prawda, do historii matematyki. I proszę Państwa, powstaje to jak pan. To się strasznie podoba młodemu szaleńcowi, proszę Państwa, ten film australijski o młodym Einsteinie, on nie był wcale taki absurdalny, proszę Państwa. Ten człowiek rzeczywiście bardzo oburzał, jakby to powiedzieć. Nie wiem, młody dzisiejszy realizator wiedział o tym, ale to inna sprawa. On rzeczywiście bardzo oburzał współczesnych języków do tego stopnia, że nie chciano go poważnie traktować. On natychmiast, proszę Państwa, zakłada, że wszystko wobec tego tak musi być, wszystko musi być kwantowane, w szczególności fotony muszą. W 1907 Einstein, proszę Państwa, kwantuje wzbudzenia sieci krystalicznych. No wiadomo, że sieć krystaliczna może podlegać wzbudzeniom, odpowiednia cząstka to się nazywa foton. Żeby było od razu jasne, jak to jest z tymi cząstkami, prawda, i z tymi wzbudzeniami. Proszę Państwa, to co niesie kwanty, to się nazywa cząsteczka. Nie należy na cząsteczkę patrzeć jak na pudełeczko, w którym siedzi kwant, prawda? Tylko ten. No tylko ponieważ ten kwant się jakoś przenosi, można stworzyć takie pojęcie, prawda, jeszcze pod warunkiem, że nie będzie koniecznie chciało pojechać tak jakiegoś koloru, z czego zrobione. Więc no, takie pojęcie jak cząsteczka i można się zastanawiać, tak? Tutaj cząsteczka jest fonon, no wiadomo dlaczego, no drgania takie w ciele stałym najprościej są odbierane uszami, prawda, no, drgania. Proszę Państwa, wszystko to daje ładne i sprawne narzędzie, ale narzędzie to jest tak odmienne i powstające rzeczy są tak dziwne, że nawet sam Planck w roku 1912 wypowiada takie dosyć zdecydowane zdanie, mianowicie nie ma prawdopodobnie nic gorszego dla pomyślności rozwoju nowej hipotezy, jak wykroczenie poza granice jej stosowalności. Ten rok 1912 to jest zresztą data, zaledwie 12 lat po tym jak Planck zaczął, data, kiedy Planck wypowiada kompletną wojnę teorii kwant. Gdzie zresztą jak na złość podstawowa stała jest nazwana jego imieniem, prawda? Planck aż do końca życia zdecydowanym jest przeciwnikiem, w ogóle wszystkie prace jego są w tym kierunku, jak obyć się bez tego idiotycznego założenia. Także to jest taka ciekawa rzecz z zakresu życia. Proszę, ale w tym momencie trzeba powiedzieć, że jest następny jeszcze uczestnik tego wszystkiego, tak jak mówię, środkowy napastnik reprezentacji Danii w piłce nożnej, mianowicie Nils Bohr. Nils Bohr. Naprawdę proszę Państwa, on rewolucjonizuje model atomu. Pamiętaj, jak z tym atomem było? Z tym atomem było, proszę Państwa, bardzo dziwnie, ponieważ na początek wyobrażano sobie, że ten atom to jest coś w rodzaju kulki ciasta, w której poptykane są zarówno elektrony, jak i te inne. Nie, tych nie było. To było, jest to kulka ciasta, w której poptykane są te elektrony, tam tyle ile nie trzeba. Rutherford no, stwierdził, że to na pewno jest inaczej. Mianowicie zaczął rozpraszać coś tam na atomach i się okazało, że to rozproszenie wykazuje, że te wszystkie cząstki, które się od czegoś odbijają, to odbijają się od czegoś znacznie mniejszego niż, znaczy cztery rzędy wielkości mniejszego niż sam ten atom powinien być. No i to wtedy powstała hipoteza taka, że to w środku, prawda, że tam jest jakieś jądro, a te elektrony są na zewnątrz, to nie jest takie ciasto, tylko że to jest pustka. Bo z tego pozostało pytanie, co te elektrony robią. No więc te elektrony miały, prawda, się jakoś tam poruszać po orbitach. Stwierdzenie, że one się poruszają po orbitach, proszę Państwa, jest absurdalne. Dlaczego? No po prostu, bo jeżeli elektron się będzie poruszał, to poruszanie się elektronu ma swoją nazwę. Prawda? Jak się nazywa poruszanie elektronu? Się nazywa prąd elektryczny. Na prąd elektryczny, jak wiadomo, produkuje pole elektronu.
praktyczne. No to w związku z tym mielibyśmy perpetuum mobile w samym sensie, tak powiem, materii. Mianowicie bez przerwy by było produkowane coś, prawda, a nic by nie minęło. Wobec tego jak to ma być? No i w tym momencie, prawda, no Bohr sformułował taką, prawda, hipotezę, że te elektrony mogą promieniować tylko porcjami. Wobec czego mogą tam się gdzieś znajdować, prawda? No i mimo to tego elektromagnetycznego pola ci promieniować, no bo nie mają, że biorąc, no z czego tego robić. Proszę Państwa, no elektron na tej orbicie w każdym punkcie być nie może, nie może krążyć, więc jak to faktycznie jest? Gdzie jest ten elektron? Co tutaj z tym wszystkim zrobić? I odpowiedź na to, proszę Państwa, jak się dla technicyka przynajmniej, jako coś zupełnie przerażającego, jakiego okropny pokój, mianowicie, że fizycy w ogóle nie obserwują niczego konkretnego, tylko, że jedynym rozsądnym pojęciem fizyki, i tak to w myśli mechaniki kwantowej wygląda, jest prawdopodobieństwo zaobserwowania czegoś. I że to jest jedyne, co faktycznie istnieje i to się bada. Innymi słowy, każde pytanie o elektron inne niż jakie jest prawdopodobieństwo tego, że tutaj się zaobserwuje elektron, jest pytaniem de facto nienaukowym, niepodpadającym. Bo to oczywiście to się makroskopowo jakoś zbiera i coś z tego wychodzi. No opisanie takiego potwora to już jest zjawisko matematycznie bardzo trudne i proszę pamiętać, wszystko to się odbywa w sytuacji, w której na głupie pytanie, a co to jest to prawdopodobieństwo, o którym my bez przerwy gadamy, na to pytanie odpowiedzi żadnej od strony nie ma. No to pod tytułem, no w zasadzie chyba taka ziemia, jak kto nie wie, to niech wyjdzie i dalej nie słucha. Prawda? No to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Tymczasem te formalizmy tutaj powstają bardzo rozmaite. Sommerfeld, prawda, tworzy jakiś rachunek operatora, który to opisuje. Heisenberg tworzy rachunek macierzowy. Schrödinger wreszcie, proszę Państwa, na podstawie pracy de Broglie, który mówił, że to wszystko należy tak, że każda cząstka oddziałuje na cały wszechświat, prawda, tylko to jest fala taka jasnostka. Bardziej w 1924 roku coś takiego wyprodukował Schrödinger przez równania różniczkowe. I tutaj jest fajna anegdota, proszę Państwa, Heisenberga. Mianowicie on mówi, że oni z Sommerfeldem, kiedy mieli taką sytuację, że ten, prawda, macierzowo, ten przez ten rachunek operatorów próbował do tego podejść, to strasznie daleko byli w matematyce, postanowili pójść jakiegoś mądrego matematyka, żeby on im doradził, co należy zrobić. Poszli do Hitlera i powiedzieli, że no, ja to robię tak, ten i tak mniej więcej, a ja to robię tak, ten, co by Pan powiedział? No i mówią, że Hitler chwilę popatrzył, ale że wiecie Panowie, mnie się wydaje, że to przypomina równania różniczkowe. Ponieważ nie miało żadnego związku z tym, o czym oni mówili, to Heisenberg mówi, że oni się szybko poszli na nich. Wyszli na korytarz i dopiero tam zaczęli z zapałem pukać się palcem w czoło. No i właśnie zaraz potem okazało się de facto, że Schrödinger przez równania różniczkowe, ale oni nie wiedzą co tej rachunki, prawda? Prawda, przez równania różniczkowe to opisał i doprowadził do takiego stanu, w jakim to faktycznie dzisiaj jest. Proszę Państwa, no a jeszcze na tym wszystkim, co oni robią, ma ciąży zasada tak zwanej odpowiedniości, sformułowana przez Bohra, mianowicie mówi tak, że tam, gdzie we wzorach znikną, bądź dadzą się opuścić te wszystkie karty, te prawda, stałe planka, to proszę Państwa, musi to, co zostanie, być dobrym, prawdziwym wzorem klasycznym. No więc zaczyna się kombinować na najrozmaitsze sposoby i co więcej, znowu zaczyna się nagle żądać jakichś rzeczy od rachunku prawdopodobieństwa, od statystyki. Okazuje się mianowicie, że te cząstki, prawda, którymi oni się zajmują, proszę Państwa, że te cząstki muszą zachowywać się w sposób, prawda, bardzo jakiś tam dziwny i że nie można po boltzmannowsku patrzeć na te nowe obiekty, te elektrony, neutrony, protony, które im się tam, prawda, narodziły z tych nowych teorii atomu, że na to wszystko nie można patrzeć tak termodynamicznie, jak patrzył Boltzmann. No bo jaka jest statystyka, którą uprawia Boltzmann, prawda, czy też Maxwell, prawda, jaka to jest statystyka? No to jest taka statystyka, że mamy poszczególne kuleczki, każda kuleczka jest sobą, to znaczy jest rozróżnialna od innych kuleczek, no i wobec tego, no, traktujemy to tak, prawda, że one się tam mieszają, no,
wiadomo, jaka to z tego wyjdzie zmiana. Tymczasem okazuje się, że jeżeli, proszę Państwa, weźmiemy się no, za na przykład protony czy jakieś takie rzeczy, no to okazuje się, proszę Państwa, że tam statystyka musi być prowadzona inaczej, żeby to, co my statystycznie obliczymy, odpowiadało doświadczeniu. To jest tak zwana statystyka Bosego Einsteina, prawda? Tu trzeba pamiętać, że ten ludzie o Einsteina bez budu, tylko że był taki Hindus, który się Bose nazywał, prawda? Więc to jest statystyka, która zgrubsza biorąc, odpowiadałaby sytuacji takiej, gdzie cząsteczki są nierozróżnialne, a to, co możemy odróżnić, to tylko taką sytuację, że mamy skończone jakby klateczki i patrzymy, po ile tych cząstek w klateczce w danej jest. I to jest to, co możemy badać. Tymczasem okazało się, że inne cząstki, na przykład foton, prawda, czy takie jakieś te rzeczy, tak zwane fermiony, podlegają zupełnie innej statystyce, mianowicie statystyce Fermiego, czy też Diraka, bo tak się podważa z nazwiskami, z Maxwell, prawda, Boltzmann, potem jest Bose Einstein i Fermi Dirac, mianowicie kiedy są one nierozróżniane i na dodatek jeszcze mają tę własność, że poszczególny stan, poszczególną komóreczkę mieści się tylko jedna cząstka, jak ta cząstka tam wpadnie, to ta komóreczka nie gra i resztę się rozrosowuje pomiędzy pozostałe komóreczki, no to znają Państwo z fizyki tę zasadę jako tak zwany zakaz Pauliego. Innymi słowy, wymyśla się te statystyki tak, żeby rozumowanie statystyczne prowadziło do wyników zgodnie z doświadczeniem, a sama podstawa, co to jest rachunek prawdopodobieństwa, no de facto tego nie ma. Podejścia są oczywiście no, ze strony matematyków czynione w tym kierunku. W 23 roku Antoni Łomiński na przykład stara się no, na podobieństwo rachunku zbioru jakoś to zrobić. No, nie, to nie tylko kontynuacja twórcza tego Bernsteina, ale proszę Państwa, no, też to jakoś nie jest zadowalające, nie jest doprowadzone do końca. W roku 1931 jest próba, jakby powiedzieć, odejścia od tej koncepcji Bernsteina czy Łomnickiego, to znaczy próby, która wyraźnie ciążyła w kierunku prawdopodobieństwa geometrycznego, prawda? Odejście przez Richarda von Misesa. Mianowicie von Mises proponuje definicję taką. Mianowicie, żeby prawdopodobieństwo określić jako granicę no, takiego wyrażenia, gdzie no, liczylibyśmy, ile jest zdarzeń sprzyjających, znaczy ile jest przypadków sprzyjających danemu zdarzeniu, a do sumarycznej liczby przypadków przy n dążącym do nieskończoności. Kolega, do grubsza biorąc, zakłada się wobec tego, że ta statystyka obserwacji, ona powinna posiadać jakąś asymptotę, prawda, jakąś liczbę, u której się zbliża. No i jeśli tak, to ta liczba jest nazwana prawdopodobieństwem. To jest trudne i ciężkie pojęcie, prawda, a dodatkowo to zawiera coś, co przynajmniej wygląda na założenie metafizyczne. Mianowicie to założenie metafizyczne jest takie, że taka granica w ogóle istnieje. Prawda, że to w ogóle coś takiego no, będzie istniało. Innymi słowy, to pasuje nie tylko do dyskretnych, do ciągłych też, no bo losujemy, prawda, jakoś tam. Idzie o to, że niezależnie od wyniku naszego losowania i od sposobu naszego losowania, no to dla danego zjawiska powinno dać taki sam, gdzieś tam w nieskończoności dać taki sam, prawda? No i to jest ta definicja von Misesa, tak zwana statystyczna definicja, gdzie z obserwacji wybiera się to prawdopodobieństwo jako granicę takiego czegoś. No i wreszcie w roku 1933 Andrzej Kolmogorow podaje definicję prawdopodobieństwa już taką, jaką się my do dzisiaj posługujemy i która jest de facto realnym uściśleniem prawdopodobieństwa geometrycznego. Mianowicie jest to, prawda, powiedziane, że prawdopodobieństwo jest to miara unormowana.
W słowie miara mieści się, prawda, nieujemność i adytywność. W słowie unormowana mieści się to, że nie przekracza jedynki. No i to już jest wszystko. Wydaje się, że taka bardzo prosta rzecz, no ale gdy się jej przyjrzeć bliżej, widać już, że wobec tego, chcąc podać, prawda, prawdopodobieństwo, my po prostu musimy skądś wziąć, znaczy zadekretować określoną miarę, którą będziemy się posługiwać. Proszę Państwa, i to w zasadzie powinno by fizykom wystarczyć, ale niestety, proszę Państwa, ten fizykom nie wystarczy. Nie wystarcza. John von Neumann, proszę Państwa, napisał dzieło pod tytułem Mechanika kwantowa. Nie wiem, czy Państwo to dzieło czytali. Ja w każdym razie podjąłem taki trud, żeby to dzieło przeczytać i przyznam się, że bardzo złęcza mnie wrażenie, że robiło to dzieło. Nie chciałbym niczym kwestionować wielkości, prawda, Johna von Neumanna i tego, że on wie, o czym pisał, ale ja wyraźnie miałem wrażenie, że to jest, no, bardzo osadzimy dzieło, powiedzmy, a w szczególności twierdzenie o danych parametrach ukrytych, które jest tam, którego już fizycy zażądali, jest już bardzo, bardzo nieprzyjemne. Mianowicie fizycy zażądali jeszcze, żeby to było tak, żeby to prawdopodobieństwo, które no, występuje w fizyce kwantowej, nie miało charakteru statystycznego, tak jak u Boltzmana. Innymi słowy, żeby to nie było tak, że jeśli jakaś zmienna, prawda, ma, znaczy jakaś wielkość statystycznie się jakoś, losowo się jakoś zmienia, to żeby to nie było tak, że ta wielkość to jest wynik zliczeń jakichś deterministycznych, prawda, wydarzeń dziejących się piętro niżej. Jakieś takie małe tam są, które, prawda, są no, takimi kulkami boltzmanowskimi, prawda? Gdzie deterministycznie się wszystko odbywa i że ta teoria kwantów to nie jest nic innego jak tylko statystyka tego, czego determinizm, że czegoś takiego nie ma. No dowód, który tam jest przeprowadzony jako żywo w każdym razie nie przekonał, nie nazwałby tego dowodu. No, proszę Państwa, no kwantowanie oczywiście poszło dalej, zaczęto kwantować również pola. No i warto tutaj powiedzieć, że mamy dość wybitnego artysty w tym zakresie. Mianowicie Tadeusza Bałabana. No szkoda, że różne losy spowodowały, że nie jest to uczony polski, tylko amerykański, prawda? Aczkolwiek dokończył tutaj studia 2 lata po. Proszę Państwa, no ale tak to już jest. Proszę Państwa, może jeszcze jedna sprawa. Mianowicie, zanim dalej o fizyce powiemy, bo może byłoby, na pewno byłoby przesadą, gdyby cały szósty problem Hilberta i w ogóle problem kwestii matematyzacji fizyki, takiej precyzyjnej matematyzacji fizyki, ograniczyć do rachunku prawdopodobieństwa. To tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie około roku 900 miała miejsce bardzo istotna deklaracja. Deklaracja, którą de facto fizycy wszyscy przyjęli, ale to jest troszkę tak, proszę Państwa, jak pracą Helmholtza, o którym mówiłem poprzednio. Fizycy bardzo często przyjmują pewne rzeczy i natychmiast zapominają, że je przyjęli, uważają, że to z lekiem matki zostało sami, nie ma autora. To zapomina się o istnieniu Prometeuszy. Mianowicie w tym miejscu chcę powiedzieć o pracy Einsteina, tej zresztą, która głównie spowodowała, że był uważany przez no, pewien czas za niecałkiem normalnego. Mianowicie jest to praca Einsteina pod tym, o czym to jest, jaka jest fizyka teoretyczna. Cóż mianowicie Einstein orzeka? Einstein orzeka rzecz taką. Proszę Państwa, kiedyś fizyka zajmowała się takimi rzeczami, które słusznie były nazywane makroskopowymi, ponieważ stanowiły nagromadzenia różnych rzeczy. No i badało się na przykład temperaturę ciężka. No, no tam to było te cząstki, naprawdę to się robiły, prawda, a my powierzchni badaliśmy tę temperaturę. Innymi słowy, badaliśmy rzeczy, które no, zmieniały się, były niepowtarzalne, bo były kombinacją jakichś drobniejszych, prawda, zjawisk. Tymczasem nowa fizyka, mówi Einstein, zaczyna zajmować się rzeczami zupełnie innymi. Spójrzmy, albowiem, na taką cząsteczkę wody. Taka cząsteczka wody, proszę Państwa, na przykład, no, no tam są takie wafle, podobno wodory, jeden tlen, my możemy ją rozmawiać zupełnie, no nic jej nie zostanie, prawda? Potem zrobimy z powrotem i co będzie?
okaże się, że ten obiekt jest dokładnie tak usięty jak my. Innymi słowy, o ile wszystko i wszystkie płyny, ciecze, wszystko się pozmieniało, to co oglądał jakiś Archimedes, to było zupełnie inne niż my się oglądamy. O tyle cząsteczka wody, można powiedzieć, jest identyczna, jest ta sama. Innymi słowy, pojęcia nowoczesnej fizyki, te cząstki, to proszę Państwa, mają charakter taki, jak pojęcia matematyczne. Nie podlegają żadnym zmianom. Są zawsze i wszędzie jednakowe. Cząstka wody, cząsteczka wody, to jest coś takiego samego, jak trójkąt równoboczny. Zawsze i wszędzie jest taki sam. A zatem nowa fizyka, mówi Einstein, różni się od starej fizyki tym, że ona jest faktycznie matematyką. Albowiem zajmuje się obiektami całkowicie, kompletnie niezmiennie. I wobec tego Einstein proponuje, żeby oddzielić tę część doświadczalną fizyki od tej części teoretycznej, która będzie zajmowała się tymi idealnie istniejącymi bytami, takimi jak cząsteczka wody, jak proton, jak neutron, jak foton i tak dalej. I to się będzie uprawiało na sposób matematyczny, prawda? Będzie się robiło różne konstrukcje z tego i dopiero z taką gotową konstrukcją będzie się szło do tej przyrody, przybierzało, pasuje. Jak pasuje, to dobrze. Jak nie pasuje, to robimy inną opcję. I taki system pracy jest. No za dzisiaj fizycy tak pracują. Zapytanie dzisiaj fizyka, jaki ma fizyka teoretyka, jaki ma fizyczny sens to, co on robi aktualnie, jest traktowane no, bez zrozumienia, a jak człowiek się upiera, to fizyk staje się niegrzeczny, po prostu. On nie rozumie, o co idzie, bo on sobie tutaj buduje jakieś konstrukcje i potem je przymierzy. A nóż po przymierzeniu okaże się, że to świetnie pasuje, prawda? I nawet ta jedna nóżka taka jest, o której nie wiedzieli, że jest, prawda? To w tym miejscu zróbmy się. Matematykami to podobno było coś potwornego.
oni już wszystko woleli robić, niż być oddelegowywani właśnie, że na ten miesiąc to ty będziesz lifestyle. Bo podobno strasznie dużo oni chciał i trudno się było z nim porozumieć. No ale Minkowski to nie był taki matematyk, ponieważ to był człowiek, którego na przykład Einstein nawet studiował przez pewien czas, także inna była relacja między nimi. No i ten Minkowski stworzył teorię czasu przestrzeni. No, wiele się wszelako ta teoria nie rozwinęła, jako że została ta praca Minkowskiego opublikowana po śmierci Minkowskiego. Jest to taki klasyczny przykład dyscypliny matematycznej, która do tej pory żyje tylko bez fizyków i tyle się jej rozwija i nie jest potrzebne fizyko. Teoria czasoprzestrzeni, geometria czasoprzestrzeni jest to dyscyplina absolutnie nierozwinięta matematycznie. Co więcej, łatwo jest zadać cały szereg pytań, na które nikt nie będzie umiał odpowiedzieć. Co więcej, można też znaleźć cały szereg twierdzeń, które nikt nie będzie wiedział, po co komu być, prawda, bo no, nie ma jak. To nawiasem mówiąc, zjawisko się robi typowe, że jest coraz więcej matematyki, która jest od fizyką i coraz więcej fizyki, w której matematyka jest uprawiana przez samych fizyków, albo no, wyraźne ich zamówienie. Tutaj ten związek zaczyna się, prawda, jakoś tam rozszczepiać. No, w roku 1916 Einstein stworzył ogólną teorię względności, prawda, która jest dołączeniem grawitacji do czegoś takiego. Innymi słowy, jest to stwierdzenie, że można geometrię i fizykę przestrzeni utożsamić. Że geometria przestrzeni i fizyka przestrzeni to jest jedno i to samo, że znając geometrię przestrzeni możemy powiedzieć, jakie własności fizyczne będzie ta przestrzeń miała i odwrotnie, znając własności fizyczne przestrzeni, możemy powiedzieć, jaka to jest geometria. Idea piękna, wzniosła i prawdę powiedziawszy, należy tylko no, ubolewać nad tym, że na razie jest to ciągle jeszcze tylko idea uprawiana tylko o tyle, o ile to komuś może być do czegoś przydatne. Do tego stopnia, że często no, przez elementarne błędy no, robi się nawet rzeczy bardzo fatalne na widziach, jak pracę magisterską zrobioną na Wydziale Fizyki Podobnego pana profesora Misza, gdzie się rozpatrywało tak zwane małe wszechświaty i praca była w sposób ewidentny błędna, jeśli chodzi o wyciągnięcie z niej wniosku. Ale no to tak mu się wydawało. No. I tak to sprzedał dalej. Tutaj tej współpracy, jakby powiedzieć, bardzo, bardzo brakuje. Wyraźnie matematyka ma kawałki uprawiane przez samych fizyków i kawałki uprawiane przez samych matematyków. Proszę Państwa, no zresztą to takie robienie błędnych teorii matematycznie, błędnych teorii w fizyce jest zjawiskiem typowym. W 1917 roku też Einstein na podstawie właśnie swojej ogólnej teorii stworzył model wszechświata. Proszę Państwa, on nie znał tego modelu, znaczy nie znał matematyki na tyle, żeby ten model wszechświata zrobić poprawnie. No też ten model został zrobiony z błędami. Model został poprawiony przez Aleksandra Friedmana. Niestety, jak Państwo widzą, to się szybko kończy. Prawda, został poprawiony przez Aleksandra Friedmana, który on do Einsteina napisał. Einstein zresztą wtedy wziął ten list, który czytał się w Friedmana i nawet to opublikował. To trudno było odpisać, proszę Państwa, Friedmanowi, jeśli się zważy, że był to rok 1918, to do Friedmana, który był Rosjaninem, to bardzo trudno się pisało. Tak, pisać można było łatwo, ale to chodziło słabo. Więc opublikował w Berlińskim Naukowym, prawda, tę, no, taką krytykę z kolegów Friedman, to wypadał elementarne rzeczy, prawda, tak dalej. Friedman to przeczytał i oczywiście się nie obraził, tylko delikatnie, spokojnie zorientował się w tym, że jednak Einstein matematyki po prostu nie zna i delikatnie i spokojnie tak no, krok po kroku wytłumaczył w liście Einsteinowi, o co chodzi, wtedy przesłał. No na plus Einsteina trzeba powiedzieć, że ukazał się ogromny artykuł ze straszliwymi przeprosinami, prawda, i rzeczywiście no, do tej pory ten modele, które dysponujemy, to są właśnie te modele zrobione przez Friedmana, no niestety długo się nie robił, tutaj tych usług dołączył i ten, i sprawa, nie wiem, to powiedzieć, została zakończona. No w każdym bądź razie widzą Państwo, że
no tu jest jakiś tam problem, który też wymagałby jakichś matematycznych obróbki. Jest pytanie, jak wygląda nasz wszechświat, jaka jest topologia na przykład naszego wszechświata, no nawet samych uniwersalnych topologii. Gdyby się założył, że wszechświat ma geometrię globalnie uniwersalną, mamy 18 różnych topologicznych sytuacji możliwych, prawda, do realizacji. No więc jak widać jest co robić, ale tutaj tej współpracy nie ma, to fizycy długo w tych modelach świata, fizycy sami długo w swojej fizyce, tworzą coraz to nowe, prawda, jakieś tam takie fałszywe szmata, a tamto, no z grubsza biorąc to rozmycie jest pełne, nawet rachunek prawdopodobieństwa, nawet pojęcie prawdopodobieństwa, którego używają fizycy, nie całkiem przystaje do tego pojęcia, którego używają. Reta, to jest zjawisko bardzo niepokojące. Zjawisko, no, któremu można by próbować, przynajmniej można by zachęcać ludzi, żeby spróbowali jakoś no, do tego się odnieść no, z większą uwagą. Mianowicie fizyka rzeczywiście wpłynęła decydująco na przełom matematyce wieku XVII. W istocie cały rachunek liczbowy i całkowy no, został wprowadzony właściwie wyłącznie dzięki temu, że tutaj oparto się bardzo mocno na fizyce. W fizyce szukano tego ideału, tej inspiracji i to się udało. W wieku XVIII i XIX matematyka spłaciła fizyce ten dług no, z ogromnym nadatkiem. Mianowicie potężne metody matematyczne spowodowały, że fizyka no, zaczęła odgrywać tak potężną rolę, prawda, w technice. No, że no, 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 z grubsza biorąc właśnie, że nasza cywilizacja została, że tak powiem, ufundowana tym sposobem. I proszę Państwa, w XX wieku właśnie nastąpił no, kompletny, można powiedzieć, rozwój. Teorie matematyczne przez swoją dziwność znacznie zmniejszyły swoją stosowalność. Z kolei zapotrzebowania fizyki absolutnie są nierealizowane przez matematyków. Fizycy zaczynają robić swoją własną matematykę i proszę Państwa, no cóż się dziwić, nie robią jej bardzo dobrze, ale nie ma w tym, jak mówię, zupełnie niczego dziwnego. Raczej jest to wina, jeżeli chodzi o matematyków, że tak to się dzieje. Prezent, no są pewne zmiany, pewne symptomy zmiany. Mianowicie, no niedawno, naprawdę to tak da się no, w dziesiątku lat ująć, a może nawet no, 15 lat, ale to tego typu no, wielkości, wyodrębnił się nowy dział matematyki, który się nazywał układy dynamiczne. Innymi słowy, teoria obiektów, których stan aktualny ma wpływ na ich dalsze losy, prawda? No i to jest dyscyplina niewątpliwie znajdująca się na brzegu matematyki i fizyki, no i też z prawdziwą przyjemnością można powiedzieć, że mamy tutaj wielkiego człowieka swojego, mianowicie Michała Misiurewicza, którego być może Państwo znają. No właśnie przestał być naszym pracownikiem, ponieważ no doszedł do wniosku, że jednak opracuje się w Stanach, w jakichś tam sklepach jest wygodnie, prawda, tak to robić. No i to jest następna, jakby powiedzieć, smutna rzecz, którą można powiedzieć. Dalej, no gdzieś na pograniczu tego znajduje się tak zwana teoria dysypacji. Innymi słowy, taka rzecz, dostrzeżenie takiego zjawiska, że rozproszenie energii nie dokonuje się nigdy w ten sposób, że ona się tak równo rozmazuje, tylko wręcz przeciwnie. Rozproszenie dokonuje się tak, że powstają takie lokalne szczyty energetyczne. Podobnie jest z informacją, to znaczy, że ogólny chaos, prawda, realizuje się w ten sposób, że powstają lokalnie takie miejsca o bardzo wysokim stopniu organizacji. Przykładem takim klasycznym, jak teoretycy dysypacji przytaczają, no to jest istnienie życia. No. Ogólnie następuje od tego globalnego rozproszenia energii w świecie, ale to rozproszenie polega na tym, że są takie miejsca, gdzie stopień zorganizowania materii jest nieprawdopodobny, no to faktycznie nasze życie to jest dosyć nieprawdopodobne, jak na zjawisko, jak na fluktuację probabilistyczną. Na to wyłączenie, że to jest powszechne. No znowu teoria takiej dysypacji byłaby czymś, co mogłoby się znaleźć tutaj na skraju matematyki, na wspólnym skraju matematyki i fizyki, wreszcie fraktale, prawda, czyli teoria figur, no początkowo teoria figur samopodobnych, oparta
no, pierwszym przynajmniej podejściu o spostrzeżenie, że dla wielu obiektów wygodnie byłoby używać wymiaru będącego ułamkiem. No, ten wymiar podobnościowy, od którego się to wszystko zaczęło, się to robi troszkę inaczej, no bierze się mniej więcej takiego spostrzeżenia, że jeżeli ja kwadrat podzielę sobie tak, że każdy jego bok podzielę na trzy części, to ostatecznie otrzymam 9 części. Mogę wobec tego zadać pytanie, jaka jest liczba alfa, która daje to. No, odpowiedź na to pytanie jest dość prosta, tak? Tą liczbą alfa jest 2, tak? Tą liczbą alfa jest 2. No i stąd wymiar takiego kwadratu byłby 2. Gdyby Państwo dokonali tej samej operacji na sześcianie, wyszłoby zimny, że jest 3. Prawda? A na odcinku wyszłoby, że jest 1. Pytanie, czy istnieją obiekty, które mają inne. No takim obiektem jest dywan Sierpińskiego albo zbiór Kantora. Wiadomo, że to jest zbiór Kantora. Z odcinka wyrzucamy 1/6. No to proszę zobaczyć, że tam możemy podzielić tym Kantora na dwa, na przykład dwie na przykład części, które będą podobne w stosunku, czyli zamiast tej dziewiątki jest dwójka, które będą podobne w stosunku do całości, prawda? No, będzie tutaj trójka, tak? Co? Zbiór Kantora powstaje. Wyrzucamy środek. No ale to nie koniec, nie? Cały czas. Cały czas tak robimy. No to teraz zobaczmy. Zbiór Kantora rozkłada się na dwa zbiory, które są podobne do całości. Stosunek podobieństwa jest taki sam jak u tu. Nie? Co? Tak, a część jest, zliczamy na palcach. 2. No i rozwiązujemy teraz równanie 3 do alfa równa się 2. To nie jest liczba całkowita. No ale stosując taki podobnościowy wymiar, uzyskalibyśmy, że wymiar tego zbioru jest no właśnie liczbą niecałkowitą, nawet nie wymierną w tym przypadku, prawda? Bo to jest logarytm tam. Z 2 przy podstawie 3, bo jak ktoś chce, to można to dzielić tam logarytm, bo nie przed logarytm stoi. Zgoda? No. No więc to pokazuje istnienie takich obiektów o ułamkowym wymiarze. No, posługując się wymiarem Hausdorffa, nie wymiarem podobnościowym, żeby było ogólnie i tak dalej, możemy popatrzeć no, na to, zająć się takimi obiektami, jak twory, które mają wymiar ułamkowy. Które mają wymiar nie będący liczbą całkowitą. Takimi tworami. To będzie inny wymiar, prawda? Nie taki wymiar topologiczny, no bo on inny niż całkowity być nie może, tak? No. No i jeżeli będziemy się takimi obiektami, tego rodzaju obiekty, to nazywa się właśnie fraktalami i one służą do opisu różnych zjawisk. To się do wszystkiego proponuje to zastosować. Do turbulencji, prawda, no, która się nie chce opisać, do takich rzeczy. Znowuż jest to rzecz, która interesuje tak matematyków, jak i fizyków. I być może gdzieś na kancie między matematyką a fizyką, prawda, coś z tego powstanie. Także jakieś próby podawania ręki właśnie w postaci układów dynamicznych, fraktali, cyfarki i tak dalej są czynione. Wszelako są to jedno próby, to są jedno zalążki, prawda, czegoś. Faktycznie biorąc matematykę i fizykę, dzisiaj są bardzo, bardzo oddzielnymi rzeczami. Proszę Państwa, no może tyle o szóstym i o piątym i o szóstym problemie Hilberta. Problem siódmy dotyczył niewymierności i przestępności, prawda, liczb. Mianowicie wiadomo było oczywiście, że liczb niewymiernych jest więcej niż wymiernych, także było wiadomo, że liczb przestępnych jest więcej niż algebraicznych. Ale proszę Państwa, nie zmienia to liczb pytania, jak one mianowicie te liczby leżą. No na przykład można by było zadać sobie no, jakieś takie pytanie,
no, jak się zachowuje jakaś tam, prawda, funkcja, jeżeli ma argumenty, dajmy na to wymierne, albo niewymierne, albo przestępne, albo ten, na przykład wyrażenie A to potęgi B. No jest pytanie, czy taka liczba, kiedy taka liczba jest liczbą przestępczą, czy można jakieś takie ogólne warunki na ten temat podać. No, przestępczą kiedy jest. Na przykład, kiedy to jest liczba przestępna. Dla jakich A i B jest przestępna? No wystarczy, że jeśli B może być liczbą algebraiczną, a A wymierną. I już jesteśmy w stanie uzyskać liczbę przestępną. No więc wynik ostateczny Genfonda z 1934 roku jest tego rodzaju, że A ma być algebraiczne, a B ma być też algebraiczne i niewymierne, że to już jest wystarczy. No że na przykład dwa na potęgi pierwiastek z dwóch, no to że to już jest liczba, prawda, nieprzestępna. Ale proszę Państwa, jak kto woli, można rozważać i inny problem. Mianowicie, weźmy sobie trójkąt równoramienny. Weźmy sobie trójkąt równoramienny. No on ma boki A i B, prawda, ma kąty alfa i beta, tak? Takie ma kąty. No i teraz jest pytanie. Powiedzmy, że stosunek kątów alfa do beta jest algebraiczny i jest niewymierny. To jaki będzie stosunek A do B? No i na przykład przy takim założeniu okazuje się, że wynik jest, że A do B będzie przez M. Proszę Państwa, dodatkowo okazuje się, że jeszcze można, prawda, odnośne wyniki uzyskać dotyczące na przykład logarytmu, znaczy analogiczne wyniki uzyskać dotyczące logarytmu. I tak wiemy w tej chwili, że wszystkie liczby w tablicach logarytmu, oczywiście nie te, które są zapisane w tych tablicach, tylko te, które powinny być zapisane, które były całe, tak? Że te wszystkie liczby, które tam w tych tablicach logarytmu występują, jeśli nie są wymierne, to są przestępne. No to na przykład jest zupełnie rewelacyjna historia. Że nie ma tam liczb, które są niewymierne, ale są algebraiczne. Czyli że pierwiastkiem z dwóch jest logarytmem liczby niewymiernej. No tak, tak musi być. No. Proszę Państwa, no, liczby przestępne są bardzo śmieszne i badania są naprawdę czasami zupełnie wręcz humorystyczne. Na przykład Mahler stwierdził, że liczba polegająca jest zbudowana w ten sposób, że się będzie wypisywało tutaj kolejne liczby w systemie dziesiętnym. To znaczy tak. Widzą Państwo jak, nie? Wiadomo jak dalej, że to na przykład jest liczba przestępna. Jeżeli to jest nieskończone, będziemy ciągle. I także tutaj sytuacja jest bardzo, bardzo rozmaita. Dalej proszę Państwa. Problem ósmy to jest sprawa rozmieszczenia liczb pierwszych. No kwestia rozmieszczenia liczb pierwszych, jak Państwo wiedzą, wiąże się z tak zwaną funkcją zeta Riemanna. No ta funkcja jest tego rodzaju. No a hipoteza Riemanna orzeka, że jeżeli mamy sytuację taką, że od jakiejś liczby zespolonej to jest równe 0 i jeżeli x jest liczbą rzeczywistą z przedziału 0,1, to proszę Państwa, ten x musi być równy 1/2. To jest hipoteza Riemanna. Co wiąże się z tą hipotezą Riemanna? No to hipoteza, znaczy dlaczego i co daje ta hipoteza Riemanna, jeśli idzie o rozmieszczenie liczb pierwszych? Ta hipoteza Riemanna odnośnie rozmieszczenia liczb pierwszych daje to, no, że tak zwany logarytm całkowy dobrze przybliża
liczbę liczb pierwszych. Logarytm całkowy, no to jest całka z dx dzielone przez logarytm naturalny z x, prawda? No i jak to się całkuje, no to coś tam wychodzi. Jak to się od dwójki do x całkuje, to coś wychodzi. No i to z dokładnością do stałej ma przybliżać liczbę liczb pierwszych od zera do liczby x, no lepiej niż funkcja x do alfa, gdzie alfa jest liczbą większą niż 1/2. No, hipoteza do tej pory otwarta, mnóstwo rzeczy na ten temat zrobiono i jak to się mówi, nic. Następny przykład takiego problemu dotyczącego się w kwestii rozmieszczenia liczb pierwszych. Tak zwana hipoteza Goldbacha. Hipoteza Goldbacha orzeka, że dowolna liczba parzysta jest sumą dwóch liczb pierwszych, a dowolna liczba nieparzysta jest sumą trzech liczb pierwszych. O dziwo, proszę Państwa, dla tych liczb nieparzystych wyniki są rzeczywiście zupełnie niezłe. Wiadomo już od 1937 roku od pracy Winogradowa, mianowicie, że ta hipoteza jest prawdziwa dla liczb nieparzystych dostatecznie dużych. Wiadomo też od roku 1990, to udowodnili Chen i Wong, mianowicie, znaczy 3 lata temu, tak, 2 lata temu, udowodnili, że to jest dobrze dla każdej liczby nieparzystej, która jest, proszę Państwa, większa od e do e 11503. No dziwny wynik, ale jest, nie? No, ale proszę Państwa, z kolei rok wcześniej ustalono, że dobrze jest dla liczb mniejszych niż 2 × 10^10. O ile się nie pomyliłem, to tutaj pomiędzy tymi liczbami jeszcze się jest pewna luka. No i, bo to rzeczywiście trochę więcej, tak? No i proszę Państwa, na co w tej luce na przykład, to nie wiadomo. Natomiast dla parzystych absolutnie praktycznie biorąc żadnego wyniku nie uzyskało do tej pory rozsądnego. Proszę Państwa, no więc takich problemów jest cały szereg i to się badając ósmy problem Hilberta. Dziewiąty problem Hilberta dotyczy wzajemności reszt w dowolnym pierścieniu liczbowym i to w możliwie ogólnej formie. Co to jest historia z tą wzajemnością reszt? Proszę Państwa, Fermat już podobno zauważył, że jest tak, że jeżeli weźmiemy dzielniki liczby n kwadrat plus 1, dzielniki pierwsze, które są w postaci 4k plus 1, znaczy, że wszystkie dzielniki pierwsze n kwadrat plus 1 są w postaci 4k plus 1 i nie ma tam żadnego, który byłby w postaci 4k plus 3. Innymi słowy, że te, które mają jedynkę na końcu dzielenia przez 4, to są dobre, a te, które mają trójkę na końcu, to żaden z nich nie jest dobry. No, a Gauss zrobił z tego, prawda, twierdzenie, mianowicie powiedział, które, w ogólnym przypadku, jeżeli mamy n kwadrat mniej a i liczby w postaci 4a plus b, no to dla których tych b będą dzielnikami, a dla których nie będą. Że zawsze ta reszta, te reszty decydują, że wszystkie są dzielnikami albo żaden nie jest dzielnikami. Chodzi o to, żeby to jakoś, prawda, uogólnić, no i tutaj są pewne wyniki, no ale ponieważ miało być najogólniej, więc to się dalej bada. Dziesiąty problem Hilberta jest bardzo konkretny, mianowicie chodzi o to, żeby podać skończonej liczby kroków metody stwierdzenia, czy dane równanie geometryczne ma rozwiązanie, czy nie ma. No nie będę może tutaj
mówił, jakie są wyniki częściowe, dlatego że od 1970 roku jest wynik, proszę Państwa, ostateczny. Mianowicie w roku 1970 Jurij Matijasewicz udowodnił, że nie ma takiej metody. Innymi słowy, nie istnieje żaden algorytm, który pozwalałby stwierdzać, czy dane wrzucone do tego algorytmu równania biopantyczne ma rozwiązania, czy nie ma. No szkoda, bym się dowiedzieli, czy równanie permanentne rozwiązanie. Proszę Państwa, ale wszelako, ponieważ dotyczy to kwestii algorytmu i do sytuacji takiej dyskretnej, to tutaj no, wszelkie wyniki częściowe są bardzo mile widziane. Na to głównie dlatego, że prawda, no, gdzieś od połowy lat 30. teoria algorytmów kroczyła no, do logiki, a potem do maszyn, prawda? Church czy Turing no, spowodowali, że popyt na tego rodzaju algorytmy jest wielki i to się tutaj bada. 11. problem Hilberta dotyczy form kwadratowych uprawianych nad liczbami algebraicznymi. Chodzi o to, żeby przenieść te wyniki, które są znane dla liczb wymiernych, na no, ciała ogólniejsze. I tutaj jest znowu cała seria częściowych wyników Ziegela czy Weyla. 12. problem dotyczy uogólnienia twierdzenia Kronekera, mianowicie twierdzenia takiego, że maksymalne abelowe rozszerzenie ciała liczb wymiernych uzyskuje, proszę Państwa. Jest problemem, który z kolei dotyczy nomografii. Mianowicie brzmi on dosłownie tak, czy można rozwiązywać równanie stopnia siódmego za pomocą funkcji dwuargumentowych. W istocie rzeczy, proszę Państwa, chodzi o nomografię, to znaczy nomografia polega na tym, żeby wyrysować sobie jakieś linie i z jakiegoś przykładania, powiedzmy, narysujemy sobie dwie linie, tutaj będzie ta trzecia główna. No i teraz rozwiązywać różne problemy można w ten sposób, że jak do jednego parametru przyłożymy tutaj linijkę, to na tej linii uzyskamy rozwiązanie jakiegoś tam równania. No więc można zadawać takie pytania odnośnie rozwiązywalności takimi metodami równań stopni wyższych, gdzie się algebraicznie rozwiązywać nie da. Po prostu czy można tak sprytnie, powiedzmy, ułożyć jedną skalę i drugą skalę i położyć w środku, prawda, trzecią skalę, żeby to się dało rozwiązywać. To jest dosyć bogata teoria. Na jasne mówiąc, można równanie stopnia siódmego za pomocą nomografii rozwiązywać. Proszę Państwa, to jest wynik Arnolda i Komogorowa, no więc nie byle jakich ludzi, uzyskanych w 57 roku. Proszę Państwa, no i w obrębie tego w ogóle problemu bada się przeważnie rozmaite problemy w rodzaju równań funkcyjnych. Tutaj jest miejsce, prawda, na przykład na rozwiązanie no, równania Cauchy'ego, na odpowiedź na pytanie, prawda, kiedy przy jakich założeniach na przykład no, równanie x plus y, f od x plus y równa się f od x plus f od y. Przy jakich założeniach to równanie ma na przykład tylko rozwiązanie alfa razy y, gdzie alfa jest stałe. No jest, że na przykład dla ciągłych to wystarczy, że na przykład dla dodatnich to wystarczy, że na przykład dla mierzalnych to wystarczy. Ten wynik, że funkcja jest mierzalna, to, że już to jest jedyne rozwiązanie, na przykład jest wynikiem sierpińskiego z 49 roku. 14. problem Hilberta dotyczył teorii niezmienników. Chodziło o danie metody wyszukania generatorów dla określonych podgrup. 15. problem to jest mało dzisiaj znana metoda, która się nazywa rachunek liczący Schuberta. Chodzi tutaj o badanie liczby obiektów, które dadzą się określić za pomocą no, pewnej skończonej liczby parametrów. 16. problem Hilberta
to jest początek topologii krzywych i powierzchni, mianowicie chodzi o rzecz tak. Mianowicie, że jeżeli mamy krzywą stopnia n, to ta krzywa stopnia n ma podobno nie więcej niż 1/2 n mniej 1 razy n mniej 2 dodać 1 gałęzi. No i chodziło o to, jak te gałęzie leżą względem siebie, prawda? No bo takie gałęzie, no na przykład tak, mogą leżeć względem siebie, prawda? A może być też tak, że tutaj ta jedna gałąź się w tych bokach zawiera, która jest wewnątrz, który jakie gałęzie względem siebie leżą. Prawda? Na przykład, proszę Państwa, jeżeli mamy krzywą stopnia szóstego, to ona ma 11 gałęzi i przynajmniej jeden cykl leży zawsze wewnątrz innego cyklu, że nie można zrobić tak, żeby nie było. Badanie tych rzeczy to jest 16 problem Gilberta. 17 problem Gilberta, też był algebraiczny. Jego rozwiązanie dzisiaj, proszę Państwa, jest rzeczą całkowicie, że tak powiem, klasyczną. Mianowicie pytanie było bardzo dziwne. Mianowicie pytanie było takie, czy jeżeli mamy dwie dodatnio określone funkcje wymierne, to czy, nie, inaczej, czy każda dodatnio określona funkcja wymierna może być przedstawiona jako suma kwadratów funkcji wymiernych. O! Dodatnio określona to znaczy taka, która w całej swojej dziedzinie przyjmuje tylko dodatnie wartości. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Odpowiedź tutaj udzielił Emil Artin, to czyli człowiek jeszcze żyjący, prawda? Ale główną wartość ma nie sama ta odpowiedź, bo odpowiedź jak odpowiedź, może bardzo ciekawe. Natomiast droga do tego ma wielkie znaczenie. Mianowicie to jest tak zwana algebra geometryczna, tak się zresztą nazywa to dzieło Artina, gdzie te rzeczy są wprowadzone, nie będzie oczywiście z geometrią algebraiczną, bo to zupełnie co innego. Proszę Państwa, tam się wprowadza takie no, typy ciała, na przykład i własności ciała. Na przykład wprowadza się pojęcie rzeczywistej domkniętości. Co to jest? Wiadomo? Że filament nie ma z tego stopnia materiału. Algebraicznej domkniętości, no to wiadomo, że każdy formalnej rzeczywistości. Wiadomo, co to jest. Formalna rzeczywistość to jest taka, że jeśli suma kwadratów jest 0, to znaczy, że każdy z nich jest 0. O. No. Wprowadza się pojęcie euklidesowości ciała. To z kolei jest takie, że z każdej liczby, bo z minus niej można wyciągnąć pierwiastek. Czyli z alfa albo z minus alfa da się wyciągnąć pierwiastek. Pitagorejskości ciała to z kolei takie sumy kwadratów. Dowolnych elementów można wyciągnąć. Bo na przykład ciało liczby miernych nie jest pitagorejskiego. No. Proszę Państwa, i te wszystkie pojęcia dzisiaj już zupełnie biegają, jakby to powiedzieć, luźno. To jest stworzenie takiej zdrowej metody znajdowania zależności między własnościami algebraicznymi ciał, a własnościami geometrii, które nad tymi ciałami są zbudowane. No na przykład jest takie twierdzenie Artina Schreiera, które mówi, że każde ciało formalnie rzeczywiste jest pitagorejskie. Że każde ciało formalnie rzeczywiste jest porządkowane. Znaczy, że jeśli ciało jest formalnie rzeczywiste, to można już je uporządkować. No dodatkowo, jak jest euklidesowe, to będzie najlepiej. 18 problem Hilberta, to znowu można powiedzieć rzecz elementarnie geometryczna. On z kolei dotyczy, proszę Państwa, takich rzeczy jak krystalografia. Krystalografia z grubsza biorąc jest to taka dyscyplina, która zajmuje się już bardzo detalnie takimi parami, jakim będzie figurka jakaś położona w jakiejś przestrzeni i pełna grupy. Otóż mówimy, że ta grupa jest grupą krystalograficzną, a ta figurka jest obszarem fundamentalnym dla tej grupy, czy dla tej krystalografii. Jeżeli suma obrazu tej figurki przy stosowaniu wszystkich przekształceń grupy nie pokryje płaszczyzna i jeśli co więcej obrazy tego F przy zastosowaniu dwóch różnych przekształceń z tej grupy mogą mieć wspólny co najwyżej przedmiot. No i teraz jest pytanie, ile jest grup krystalograficznych. Na płaszczyźnie grup krystalograficznych jest, jak wiadomo, 17.
Zostało to udowodnione przez Fiodorowa w 1891 roku, który to nie był chyba matematykiem specjalnym. Także opublikowane było to w geologicznym miesięczniku, jakoś krystalografia, prawda? No i Szemplis to również udowodnił. Jeśli chodzi o grupy przestrzeni wymiarowej, to takich grup jest nieco więcej, bo ich jest, prawda, 230. Znowu jest to wynik Fiodorowa, Szemplisa i Bakera. Proszę Państwa, gdzie tutaj są problemy? Mianowicie pytanie, czy we wymiarowej przestrzeni euklidesowej jest tylko skończona liczba grup krystalograficznych i dalej, czy można pokryć przestrzeń? Pokryć rozumiemy to tak samo, żeby suma była okrągła całej przestrzeni i żeby dwa elementy nie miały wspólnego, nic więcej, co najmniej miały wspólny brzeg. Czy można pokryć to w taki sposób, taką figurką, która nie może być obszarem fundamentalnym dla żadnej grupy. Innymi słowy, czy można zrobić tak paskudny klocek, że żadna grupa z niego nie zrobi, a mimo to my wyposadzkujemy dokładnie. Prawda, że nieregularne pokrycie istnieje, no inaczej, a regularne pokrycie nie istnieje. Proszę Państwa, no i odpowiedź. Wynik jest prawie pozytywny na pierwsze pytanie, to znaczy istnieje tylko skończona liczba grup krystalograficznych. To jest wynik, który uzyskał czasem Haus w 1947 roku, nawet z teoretycznym algorytmem, ale trzeba znać tutaj wszystkie grupy macierzy całkowicie liczbowych, a my dla n większego od 3 nie znamy. Ale gdybyśmy znali, to byśmy mieli algorytm, który by nam to pokrywał. W tym sensie wynik jest prawie pozytywny. Tyle zaś śmieszne jest, że ten wynik dla n równego 3, który Państwu podałem, też nie jest wynikiem pewnym, ponieważ on jest uzyskany przy założeniu, prawda, że każda grupa tutaj musi być wymiaru 3. Znaczy przesunięcia muszą być wymiaru 3, a to nie wiadomo, czy każda grupa krystalograficzna ma taki wymiar, to znaczy, czy ma trójwymiarową grupę przesunięć. No, proszę Państwa, na pytanie drugie odpowiedź jest również pozytywna, to znaczy jest skończenie wiele takich pokryć, które nie są krystalograficzne, to jest wynik Delonego z 1961 roku. No po czym najpierw Reinhardt dowodził, że w ogóle można to zrobić. No a Zamorzajew w 1965 roku pokazał, że jeśli to one nie muszą być normalne, przez normalne pokrycie, przez normalne to rozumiemy takie, że ściana przylega do ściany. Ale jak pokrywać, powiedzmy, tak jak się tutaj wykańczami pokrywanie, to jest nienormalne pokrycie. Więc tak, jeżeli dopuszczamy również nienormalne pokrycia, to nawet nieskończenie wiele może być tego rodzaju pokrycia. To jest 19 problem Hilberta, to pytanie, czy regularny problem wariacyjny musi być analityczne rozwiązanie. No już mniejsza z tym może, co to znaczy regularny problem, to jest taki warunek nałożony na drugie pochodne, mianowicie, żeby różnica pomiędzy iloczynem drugich pochodnych po jednej gminy, znaczy po jednej pochodnej, po drugiej pochodnej odjąć kwadrat drugiej pochodnej takiej mieszanej, no żeby to było dodatnie, mniejsza z tym, co to znaczy. Chodzi z grubsza biorąc o to, czy jeżeli mamy jakiś problem wariacyjny, to z tego zawsze da się, jeśli ten problem wariacyjny jest dostatecznie gładko podany, to czy zawsze istnieje jego rozwiązanie. Proszę Państwa, no cóż to jest za sprawa? No, to razem trzeba wziąć, powiedzmy, z 20 problemów, którym zadaję pytanie o warunki brzegowe. Zresztą można sobie wyobrazić, nie, coś takiego, taką koniczynkę, nie, która... Teraz tutaj pakuję. No można sobie wyobrazić, proszę Państwa, dobrze, chyba dobrze.
sobie wyobrazić taką koniczynkę, no i teraz gdyby Państwo chcieli rozpiąć na niej wodę, to mógłby być kłopot, nie? Bo to jakoś by się źle robiło, no. A niemniej można by było szukać jakiegoś rozwiązania, które no bardzo przygody podaliśmy na czymś, na takiej krzywej, nie? Leżącej przestrzeni. No. Proszę Państwa, tutaj zarówno ten 19, jak i 20 problem, no to jest kwestia równań równiczkowych z tak zwanym zakluczonym parametrem. To są wyniki Bernsteina przede wszystkim, ale też dla tych równań równiczkowych z zakluczonym parametrem, no to są wyniki uzyskane przez Lebesga i w ogóle cała teoria miary robiona przez Lebesga, czy później przez Hare. No i trzeba powiedzieć, że w tym zakresie zrobiono bardzo dużo, jakby to powiedzieć, szczególnie ostatnio, mianowicie gdzieś tu mieści się no przewód lat 60., jeśli chodzi o matematykę z punktu widzenia innych ludzi, mianowicie mieści się teoria katastrof. Wiadomo jest, że ta teoria katastrof dla tak zwanego otoczenia no, polega, grubsza biorąc, na tym, że można płacić, prawda, kawałek czegoś, można wygiąć w taki sposób, prawda? Można wygiąć w taki sposób. I teraz można się podniecać następującym postrzeżeniem, że jeżeli będziemy w sposób ciągły krążyli wokół, no, jak to się było wokół tego punktu, po tego rodzaju obiekcie, to parametr, na przykład zniesienie tego na jakiś tam poziom, będzie mimo ciągłych zmian miał nieciągły przebieg. No bo faktycznie idąc tędy, dochodzimy do tego i spadamy nagle. Prawda? I znowu, że możemy tak i znowu spadać. No klasyfikacja tego rodzaju zjawisk, to znaczy kiedy za pomocą ciągłych punktów możemy opisywać nieciągłe zjawiska, klasyfikacja tego rodzaju zjawisk, no to mniej więcej to, co się nazywa teorią katastrof René Thoma, a została ona szalenie, jakby to powiedzieć, przyswojona przez, znaczy próby były przyswojenia jej przez przedstawicieli rozmaitych nauk, nie całkiem matematycznych, a to mianowicie z tego powodu, że no dobrze było coś takiego mieć, na przykład społeczeństwo żyje ze przyjemnym i bez ojca, tak, to jest dopisane. Albo człowiek sobie żyje i nagle tak dostał za małą serca, prawda? I jedno i drugie zjawisko właśnie robi wrażenie, że powinno się takiej matematyzacji poddać. Mianowicie, jak te ciągłe zmiany parametrów, prawda, wszystko ciągle idzie i nagle następuje coś, co się nazywa konwergencja. Nic z tego, proszę Państwa, nie wyszło, prawdę powiedziawszy, no bo okazało się, że znajomość matematyki jest zbyt niska i że to wszystko się na poziomie takiej fałdy na kołce, jaką tutaj narysowałem, dalej nie pozwoli. 21 problem dotyczy równań różniczkowych. 22 problem uniformizacji, to znaczy możliwości takiej zmiany zmiennych w jakiejś sytuacji, żeby dane równanie, jakieś zadane nam przez nas, było tożsamością. Wreszcie problem 23 ma charakter raczej postulatu, mianowicie, żeby może tak w ogóle rozwinąć metody rachunku wariacyjnego. No i stąd mamy dziś, proszę Państwa, teorię optymalizacji i teorię sterowania z tego 23 problemu i to już jest wszystko. No mam silne wrażenie, że to ten bieg, prawda, taki na przełaj przez te problemy nie był, jakby to powiedzieć, specjalnie no, kształcący może, ani że to nie było może specjalnie jasno powiedziane, wszelako no, chciałem jakoś przez to przebiec, dlatego żeby pokazać, jak dalece rozmaite to były rzeczy i jak dalece faktycznie biorąc przez całą matematykę ten cykl przeleciał. No co było dalej oraz troszkę jeszcze, bo to się pewno zmieści jakoś o matematykach polskich, a to już na następnym, ostatnim wykładzie. Thank you.